Witajcie z tej strony Jacob i dzisiaj mam przyjemność rozegrania meczu z Nexiomem. Dzień dobry, cześć, siemanko. I będzie to coś wyjątkowego, coś co kiedyś już mogliście oglądać u mnie na kanale, a przede wszystkim znajduje się ta seria u Nexioma. Jest to wojna składów, gdzie jeden zespół gra kontra ten sam zespół, tylko nie możemy używać tych samych zawodników. Dzisiaj na warsztat zabraliśmy Manchester United, no i właśnie będziemy sobie na zmianę zabierać zawodników, potem by stworzyć dwie jedenastki i następnie rozegrać nimi spotkania. Ten sam odcinek tylko z zespołem Borussia Dortmund rozegraliśmy u Nexioma, także koniecznie sprawdźcie, jak tylko skończycie tutaj oglądać. A teraz chyba możemy przechodzić do meritum całego odcinka, prawda? Jak najbardziej, jestem za. Dobra, no to trzeba ustalić, kto będzie pierwszy wybierał i zrobimy to najbardziej męską, tradycyjną metodą, czyli kamień, papier, nożyce. Gotowy? Mhm, jasne. Okej, raz, dwa, trzy. Kamień. Co masz? A, ja mam nożyczki, więc zaczynasz, wybierasz jako pierwszy. Za każdym razem wygrywam w kamień, papier, nożyce, a później przegrywam mecz. To naprawdę nie jest śmieszne. Mógłbym się chociaż raz zamienić, naprawdę. Mógłbym przegrać w kamień, papier, nożyce, a później wygrać w meczu. No dobrze, to wybierasz jako pierwszy. Tak jest, tylko kogo? Kurde, nawet nie wiem, nie przemyślałem jakoś, jakoś nie za bardzo gram tutaj Manchester United, szczerze powiem. Więc to nie wiem, czy działa na moją korzyść. No tak, nie wiem, czy Paul Pogba, czy Zlatan Ibrahimović. No dobra, niech będzie ten od dubów, niech będzie. Ten modda, czyli Paul Pogba, tak? Mhm. Okej, to ja w takim razie wybieram Martiala. Martial, o proszę. No Martial to jest kozak, naprawdę. Powiem ci, że się zastanawiałem, dlaczego wszyscy tak nim grają w tym fucie, aż w końcu nim sam zagrałem i już wiem dlaczego. No dobra, no to ja w takim razie sobie wezmę De Gea. David De Gea, oj, tak dobra. Jest. To ja biorę w takim razie Kitariana. To do mnie pójdzie Zlatan Ibrahimović. Okej, to do mnie idzie Smalling. I do mnie pójdzie jeszcze Rashford. Nie wiem, czy go brać, czy nie brać. No nie. Dobra, niech będzie Rashford. Czyli masz Zlatana i Rashforda, tak? Tak jest. No to w takim razie ja muszę Rooneya zabrać. Dobra, no to ja sobie wezmę Bajego. Dobra, to ja sobie zabiorę w takim razie Lingarda. Lingarda mi zabierasz? O nie, ja go już sobie do składu dałem. Ty, łotrze, przebrzydły. O tak. No dobra, no to dla mnie będzie Valencia. Dobrze, to dla mnie będzie Herrera. Okej, do mnie będzie Luke Shaw. Masz Shawa, dobra. To w takim razie ja sobie zabiorę Matę. Juan Mata mówisz? Tak jest. Chociaż to mógł być błąd, no ale spróbuję. Mata, tak. No możesz zmienić, jeżeli chcesz, jeszcze nie podjąłem swojej decyzji, więc... Mata czy... Nie, dobra, to Fellainiego biorę, Fellaini. Fellaini, okej. Okay. Wiem jak absurdalnie to zabrzmiało, ale przypominam, że gramy w FIFA, a nie w... Nie na żywo. Chcesz Matę czy może ten... Fellaini, no... No dobra. No. No to ja w takim razie do siebie wezmę jeszcze... Nie będzie do mnie Juan Mata. Juan Mata do mnie jak najbardziej, tak jest. Dobra, Juan Mata do ciebie idzie, czyli ja muszę obrońcę, to dla mnie będzie Jones. To ja sobie wezmę Marcos Araujo. Dobra, to ja sobie wezmę w takim razie Linda. No ja Younga biorę. Okej, okay, to ja biorę Darmiana. No i mój ostatni wybór to będzie tak. A może teraz zaskoczę wszystkich? Niech będzie do mnie Fosu Mensah. No proszę, to jest bardzo dobry zawodnik swoją drogą, a ja Romero. Jest naprawdę kozacki. Tak jest. Potrzebowałem takiego jednego, który tutaj w środku pola będzie taką po prostu murem chińskim. Znaczy się tak czy siak to nic mi nie pomoże, bo mnie tutaj wbijesz mi z dyszka pewnie, ale... ale... Widzę, że nie wierzysz w swoje umiejętności. Nie, no dobra, nie. Tak czy inaczej zaczynamy. Ty jeszcze, ostatniego kogo ty jeszcze bierzesz? Romero, no to mi bramka. Romero, okej. Okay. Tak jest. To zaczniemy od bramkarza u mnie. Romero, na obronie mamy Blind, Jones, Smalling, Darmian, w pomocy Fellaini, Herrera oraz Mkhitaryan, no a na ataku Martial, Rooney i Lingard. To u mnie De Gea, Shaw, Rojo, Bai, Valencia, Fosu Mensah, Pogba, Mata, Rashford, Ibrahimović i Young. No dobra, będzie bardzo ciekawie, moi drodzy. No to co, przechodzimy do meczu. Jak widzicie, moi drodzy, ubrałem niebieskie trykoty od Manchesteru United. Mój czerwony, nie wiem, koszulka się pierze, dlatego nie mogłem jej ubrać. No ale wciąż koszulka z Manchesteru. Wciąż koszulka z Manchesteru. Jak widzicie, Nexium próbuje atmosferę złapać dzisiejszego meczu. No to co, lecimy. Dwie fantastyczne drużyny, dwóch niesamowitych menedżerów w dniu dzisiejszym się mierzą na Old Trafford. Sir Alex Ferguson z lornetką spogląda z wysokiej trybuny i patrzy, który z tych zawodników zaprezentuje się najlepiej i który menedżer ustawił najlepszą taktykę. O tym wszystkim przekonamy się w dniu dzisiejszym, moi drodzy. Bardzo dobrze, Nexium. Nexium w roli komentatora.
Ja tak, właśnie nie wiem, co się stało, to miał być fake shot, ale to Manchesterowi się ostatnio zdarza, że nikt nie wie, co robią. No, Old Trafford to jest ponoć trudny teren, bo tutaj nawet United nie wygrywa, więc... Widziałem tego, no, no. I tutaj tak, już jest grać. Miki. Halo, co tu się dzieje? Mkhitaryan! Super, o... dobra, ładny wcisk tam. Ktokolwiek to zrobił, to ładnie super. To zrobił. Pewnie Mata mi strzeli bramkę za to, że go nie zabrałem. Pakowski mi powiedział właśnie, że dzisiaj się spotkały dwie równorzędne drużyny i nie może się dopatrzyć faworyta w tym meczu. No, coś w paku, coś w tym jest dokładnie. Ale zaczynam żałować tego Fellainiego. Mówisz? Może go na atak ustaw, może tam będzie lepiej grał. Może tak. Bailey Blind, no to była optymistyczna próba, szczególnie, że Dawid De Gea między słupkami. O, Miki. No to ładnie się podziało. Ja myślałem, że to wyłapią, a Rooney tutaj postanowił... On stwierdził, że on nie będzie tego po ziemi wykończał, tylko wykończy to jak z Manchesterem City na Old Trafford i tyle. Znaczy, jeszcze do Manchester City mu zostało troszeczkę, natomiast fajnie, że tam to wykończył. To jest... No wykończył, bez wątpienia. Czy mam się upokorzyć publicznie na twoim odcinku i spróbować się z rzutu wolnego? W sumie brzmi to jak jakaś dobra opcja, dobry plan. Za lekko. Oj. Jednak nie za lekko. Jednak nie za lekko. Jednak spokojnie. W sumie jak strzelam w karierze Filipem Starzyńskim, który ma 70 overola, a nagle mi wbija Paul Pogba, to jest jednak różnica w tej sile strzału na XM. Mogłeś o tym pomyśleć o tym. Jan, przejmij to. Dobrze. No, Jan, co ty taki słaby jesteś? Aj, kurde. Co? No. I co tu się stało? Musisz, Rashford. Kurde, nie! Wystraszył się. Dlaczego tak? Ale dlaczego tak niekontrolowany to ale było? Ale dlaczego przecież... miałem taką dziurę? Marsjal, pierwszy raz przy piłce jest. Tak właśnie sobie... Marsjal niby taki miał być ten, a nie widoczny. Bardziej właśnie Mkhitaryan! Tak jak w tym momencie. W sumie dobrze, że nie tyknąłem tej piłki tym ściskiem, bo bym sobie ją sam wbił do bramki. No ale dobra, Rashford. Co tutaj z tego wyjdzie? Nic z tego nie wyjdzie, bo jak jesteś taki słaby, to się w głowie nie mieści. Ja się nie dziwię, że ci zdowngrade'owali tego overola. O, Mars, ty, co ty tymi przewrotkami jakoś? Ty coś, ale widzę, że ty pierdzielisz normalnie strzelane bramki, nie? No, dobra, pierwsza połowa za nami i mamy 1-0. 1-0, ale to wszystko może się jeszcze zmienić. Ja żałuję tej akcji Rashforda, że tam tego. No to tego powinna być bramka, albo to przynajmniej strzał w światło bramki. No właśnie nie mam pojęcia dlaczego, tym bardziej, że nie tyknąłem wcale mocno tego. Stop, ja zatrzymam w ogóle nagrywanie meczu. O, tak, to jest dobry pomysł, Nick. Nie tyknąłem wcale mocno tego strzała, nic z tych rzeczy, więc ja byłem pewien, że tutaj będzie chociażby, nie wiem, jak już to poprzeczka jakaś, czy coś w ten deseń, a... Oj, chciałem to odegrać do Mkhitaryana. No, wiem, że to chciałeś zrobić, bardzo się cieszę, że ci się nie udało. Young, spieprzaj, jak daje piłkę górą, to ma być do Ibrahimowicza, a nie do ciebie. To nie jest trudne do zinterpretowania, naprawdę. Chciał coś zrobić. Czy ty to widzisz? Ja zamiast biec sprintem to... On się zostawił. Jak się zostawia? Kurde, fake shot miał być. Dobra, statystyki strzałów są nabijane. Antony Martial. Ten to trochę człowiek widmo w dzisiejszym meczu. No niestety, ale Wayne Rooney! Niewiele brakowało. Miał ciąg na drugą brameczkę, ale ten strzał taki trochę niepozorny był. No strasznie. Z takiego kapciocha trochę uderzony. Teraz Lingard się rozpędza, Lingard, tutaj przy nim Paul Pogba, Lingard, ojoj, dlaczego się sami wywracacie o siebie? Widzę, że próbujesz się jakby proszę, odegrać. Proszę, nie dawaj tego do odcinka, naprawdę, ja nie wiem dlaczego ja uwierzyłem w tego zawodnika w tym momencie. Kurde, co Wayne ten Rooney, jak się... Ty, jak ty tymi piłkami się naprawdę. Dostajesz pole karne, to ja nic nie ogarniam, nie? Wayne masakra, drugi mecz te same, ten sam sposób mi strzelasz bramki. Nie pytaj, co to miało być. O! Co? Myślałem, że czemu ty tego nie przyjąłeś? Jak to nawet kamera się już w FIFA wróciła, no. że to ja miałem akcję swoją. What the fuck? Ale dobra, może w końcu z rzutu rożnego coś tutaj siądzie. Jest tam niby bai. Przestań tak robić! Jak? Zabierać mi piłkę. Przepraszam. No, mam nadzieję. To się ma nie powtórzyć. Wow. I Phil Jones. No i dobił gwoździa do trumny. No cóż, to jest chyba tylko potwierdzenie, że no grasz lepiej i tyle. No tutaj akurat się udało. Nawet ja się nie spodziewałem, że ta ruletka wyjdzie. No ale bardzo miło. Dwóch Anglików wpisało się na listę strzelców, co w Manchester United bardzo rzadko się zdarza.
No i to jest koniec spotkania. Dziękuję ci bardzo, Nexion. Ja również dziękuję. Co prawda mi udało się tutaj wygrać, ale oczywiście sprawdźcie, co podziało się na odcinku, gdzie graliśmy Borussia kontra Borussia u Nexioma. Link oczywiście do niego na kanale. No i będziemy kończyć powoli. Dziękuję ci jeszcze raz za grę. Ja również dziękuję. Wam dziękujemy za oglądanie. Mamy nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał po więcej. A ja się z wami żegnam. Na razie. Pa, pa.